Zobaczcie, jak w naszym warsztacie wymieniamy obudowę klucza i docinamy grot. Montujemy oryginalny grot klucza. Maszyna odczytuje kod nacięć klucza. Wymieniamy klucz na surowiec, który będziemy frezować. Urządzenie frezuje klucz na podstawie kodu nacięć. Po co naprawiamy klucz? Wymiana obudowy i docięcie nowego grotu klucza pozwala na dalsze jego użytkowanie bez konieczności dorabiania nowego egzemplarza. Na naszym kanale znajdziesz również filmy prezentujące, jak naprawiamy elektronikę w kluczach samochodowych. Chcesz zregenerować kluczyk do swojego auta? Skorzystaj z oferty naszego sklepu online. Link do niego znajdziesz w opisie filmu. Odkręcamy śrubkę obudowy. Wyjmujemy elektronikę klucza. Zdejmujemy klapkę maskującą baterię. Instalujemy nową baterię. Zakładamy klapkę maskującą baterię. Na naszym kanale znajdziesz również film prezentujący, jak naprawiamy stacyjki i zamki. Zatrzaskujemy obudowę. Wkręcamy śrubkę obudowy. Sprawdzamy, jak działają mikrowłączniki. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do subskrypcji kanału.